A tymczasem, widzowie, wizja serwera. Czad, dlaczego wiem, że się załamie? Ale może nie. Kto wie? Serwer Five City to serwer, który ma być miejscem dla graczy barwnych i chętnych na odgrywanie nietuzinkowych i nieszablonowych sytuacji. Papa. No to papa. Jesteśmy serwerem, który dąży do realizmu. O! Jesteśmy serwerem, który dąży do wczuwania się w odgrywane scenariusze. Papa. Gdzie strzelanina powinna być ostatnim, na ostatnim miejscu eskalowania potencjalnych konfliktów. To, że raz dla sportu powiedziałem, żebym sobie je rozbał solidnych, bez żadnego podłoża, to też było podłoże IC, bo jestem psychopatą i ja zaspokajam swoje demoniczne rządy przemocą. To jest podłoże IC. Jest jak jest. Wymagamy tego, aby gracze tworzyli i kreowali swoje postacie w ten sposób, aby było to immersyjne i pasowało do świata, w którym się znajdują. Nie ma tutaj miejsca na postacie stylizowane grami Battle Royale, których głównym celem jest eskalacja konfliktów. Konflikt i użycie broni palnej nigdy nie był problemem, ale gdy jest to jedyne, co się angażujesz, nie jest to miejsce dla ciebie. Aha. To bardzo niemiło o Kamilku teraz mówią tutaj. Five City ma być miejscem, w którym odnajdą się gracze, którzy chcą grać mniej dynamicznie oraz gracze, którzy chcą grać szybciej. Jako administracja nie mamy z tym żadnego problemu. Nie oczekujemy w odgrywanych scenariuszach nadmiernego realizmu. Oczekujemy jednak wczucia się w postać i budowania swoich wątków oraz scenariuszy. Nie mamy problemu z ekipami strzelającymi się. Mamy problem z osobami, które celowo prowokują typowo mechaniczny konflikt bez zbudowanego wątku. To chyba nie my. To na pewno nie my. My byśmy tak nie grali. Nie ukrywamy również, że serwer Five City od początku był serwerem medialnym i takim serwerem pozostanie. Mamy więc jasno... Mamy jasne stanowisko w sprawie streamerów, głównie partnerów uczestniczących w rozgrywce. Będą wobec nich wyciągane konsekwencje, jednakże długość blokady w przypadku streamera będzie krótsza niż w przypadku niestreamującego gracza. I ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę wkład w rozwijanie projektu. Tak samo będzie to wyglądało w przypadku osób wyróżnionych za poziom roleplay. Prostymi słowami. Osoba, która wnosi coś od siebie, buduje razem z nami community i przyczynia się do rozwoju serwera, czy to w sposób promującego, czy to w sposób dający feedback, czy też tworzący ciekawe akcje, może liczyć na łagodniejsze traktowanie z naszej strony w przypadku potknięć w rozgrywce. Okej. Okay. Amazon. Nie chcę być niemiły, ale pomagałem budować ten serwer 2 lata, a dostałem bana za ucięcie ręki, którą zrobił Trojkuk, a zasugerował Exie. To k***a nieźle. Przepraszam bardzo. Ale ostatni raz jak sprawdzałem, to trochę w ten serwer włożyłem czasu. I dostałem bana za ucięcie ręki, nie mojej. Ale dobra. Zakładamy, że to się liczy od dziś. Nie mylić z brakiem reakcji ze strony administracji i przyzwoleniem na takie zachowania. Reakcja będzie bardziej dostosowana do osoby. Osoba, która pierwszy raz wchodzi na serwer i pierwszy raz to robi, to idzie na strzelanie, zostanie potraktowana mniej łagodnie niż stały gracz, streamer, który ma duży wkład w budowanie community. Aha. Aktualna wizja jest kompromisem do czasu wprowadzenia rozwiązania interkonektorem. Wtedy najprawdopodobniej podzielimy serwer Whitelist na 2. Jeden skupiony bardziej na twórcach i odbiorcach serwera, z nastawieniem na dynamiczne widowiskowe akcje. Drugi skupiony typowo na graczach, ich potrzebach i spokojnej rozrywce. Mark my words, to serwer. Powiedziałem to Smurfowi. Miło, że wziął feedback, ale dalej chyba w to jeżeli będą 2 serwery równoległe, bo nie wiem, czy wy wiecie, o co tu chodzi. To nie chodzi o to, jak masz 2 serwery oddzielne. Chodzi o to, że jednego dnia mogę się zalogować na jeden, a drugiego dnia na drugi i mam tą samą postać i ten sam progres. Już widzę, jak solidny gracz zabierze mi jedną rzecz i pójdzie sobie na inny serwer. Ja teraz nie mogę go gonić, nie mogę kampić na jego bazie. Wiecie dlaczego? On jest na swojej bazie. Tylko na innym serwerze. Are you dumb? Na obecnym serwerze nie ma kto z policji przyjechać na napad. A teraz jeszcze dzielimy policję na 2 serwery. Okej. Okay. Po co? What do you mean? What do you mean? Oczywiście, mamy świadomość, że wszystko, co napisaliśmy, jest utopijną wizją. W związku z tym mamy dla was najważniejsze podpunkty, które chcielibyśmy, aby przestrzegali. Niewychodzenie z roli. To nie ja. Angażowanie się w rozgrywkę. To ja. Wczuwanie się w postać. To ja. Odgrywam siebie. Wczuwam się w siebie. Ok. Umiejętność operowania komendami narracyjnymi. To ja. /do ucięta ręka. Brak nastawienia na ciągłe konflikty i strzelaniny. To ja. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz ochoty na rozgrywkę, najzwyczajniej nie wchodź do gry. O k***a, to większość serwera. Ja p***ole. Szczerze? To policja. Ci ludzie nie chcą grać, a grają. To jest hit. Oni nie chcą przyjeżdżać na akcje, nie chcą przyjeżdżać na napady, nie chcą przyjeżdżać na custom akcje, nie chcą przyjeżdżać na trackery, ale wchodzą do gry. Are you dumb? Dzięki nowemu podziałowi ról administracyjnych chcielibyśmy zaznaczyć, że będziemy mieli większą kontrolę nad rozgrywką na serwerze. Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować już nie tylko poprzez wasze zgłoszenia, ale również dzięki naszym obserwacjom z samej rozgrywki graczy na serwerze.
Wszelkie zmiany regulaminowo-rozrywkowe, które zostały opisane w ogłoszeniu, zostaną wprowadzone po upłynięciu 48 godzin. A, czyli dopiero będą. Abyście mieli czas na zapoznanie się z nimi, informacje usunięte. Informacja o restrukturyzacji pracy administracji i managementu. W ostatnich dniach podjęliśmy kroki, które pozwolą na zmiany w administracji oraz szybsze reagowanie na wasze zgłoszenia oraz problemy. Przez ostatnie kilka dni zostało przyjętych mnóstwo osób, nowych osób, które na razie się uczą naszej pracy, ale w przyszłości zaowocuje to dużo większą aktywnością administracji na serwerach oraz dużo szybszą pomoc. Dodatkowo administracja zostanie podzielona do odpowiednich działów, które będą odpowiedziały za pomoc podczas aktywnej rozgrywki, odpowiadanie na tikety, organizację WL-ek ustnych i pilnowanie, żeby odbywały się często i systematycznie, testowanie skryptów, organizację eventów oraz szeroko pojętej zabawy dla graczy. Ej, szczerze? Przeczytałem to, nie rejestrując, co czytam. Bo pomyślałem sobie o tym, że zostali nowi ludzie dodani, a jest jeden admin, który dosłownie stwierdził, że jemu się nie chce robić customowych akcji. I on woli skryptowe granie. A dzisiaj zobaczyłem, że ma rangę admin. Więc jak przeczytałem to o nowych adminach, to myślałem tylko o tym, jakim cudem on ma adminę. No ale jedziemy dalej. Również kilka dni temu do managementu dorzucili Seku i Szajbus, dobrzy ludzie, którzy są odpowiedzialni za stronę techniczną oraz organizację pracy teamu deweloperów i osób współpracujących z nimi. Mamy również przyjemność ogłosić wam, że znany i kochany przez was Pixel został lead deweloperem. Pixel też dobra osoba. Pixel to jest osoba. Pixel to jest typ. 18:30, a ja wpadam na pomysł Battle Royale na Kayo z Diablesem. I brat skryptuje w pół godziny niesprawdzony event, bo jak ma sprawdzić? Bratku opóźnia restart o 5 minut, żeby dokończyć pisanie kodu, którego nie ma już jak sprawdzić, no bo przecież restart zaraz. Informacja o połączeniu międzyserwerowym. Najgorsza czat rzecz. Błagam, niech ktoś się z tego wycofie. Ale dobra. Chcielibyśmy poinformować, że pracujemy nad rozwiązaniem technicznym pozwalającym na wykonanie połączenia międzyserwerowego. Takie połączenie pozwala na rozgrywkę na jednym z dwóch serwerów z całkowitym zachowaniem twoich postępów i ich pełną synchronizację, niezależnie od tego, na którym z dwóch serwerów aktualnie się znajdujesz. Na przykład gracz X na serwerze pierwszym pracował przez godzinę i zarobił 6000. Całość pieniędzy wpłacił na swoje konto bankowe. Po wyjściu z serwera i wejściu na serwer numer 2 stan konta został zsynchronizowany z serwerem numer 1. Czy ty, Smurf, upadłeś na głowę? Tak, ja ci mogę powiedzieć, jak będzie. Chcesz wiedzieć? Daj mi rozwiązanie problemu. Jestem na serwerze numer 2 i grinduję pieniądze. Na legalnej, bo wiem, że tam nie będzie żadnych customowych akcji. Zarabiam pieniądze i odkładam je sobie bezpiecznie do mieszkania. Nie ryzykuję żadnym kontenciorem, który mnie zaatakuje. Idę zrobić dymy na serwerze eventowym. Potem idę grindować na normalny. Jak my mamy na kontentowym znaleźć zakładników na przykład? Po co dzielić serwer? W momencie jak solidny mnie nie wie mnie, solidny, bo wie, że jestem na serwerze numer 1, napierdolę mnie, schowa sobie moje klamy, a potem stwierdzi, kurwa, pograindowałbym pieniądze, ale nie chcę, żeby mnie ktoś jebał. O! Zmienię serwer na numer 2. No mnie nie ma na numer 2. Ja mogę odgrywać zemstę i czekać pod jego bazą, wiedząc, że ja go nigdy nie spotkam. Wiesz dlaczego? Bo on jest na innym serwerze teraz. Z moją klamką. Chcesz inny przykład? Mam długą broń z napadu na Pacyfik. Solidny mi ją kradnie. Reloguje na serwer numer 2 i ją sprzedaje. Ja nie mam na to kontry. Musiałbym OOC wiedzieć, że on zrelogował, również zrelogować i go ścigać. Ale wiesz, co wtedy Solidny zrobi? Relognie na serwer numer 1. Are you dump? Na chuj to wprowadzać. To wprowadza tyle problemów, a nie wiem, jakie zalety, że to jest hit. To jest chuja hit. Ja w tym momencie wymyśliłem 4 problemy, które są outplayem, ale jakby ktoś się skupił i pomyślał przez całą noc, to przecież to można zabiuzować 700 razy, a ja dalej nie wiem po co to. Głównym celem jest umożliwienie uczestnictwa w grze większej ilości graczy. W związku z tym jeden serwer posiadający 150 slotów zostanie zastąpiony dwoma 120-slotowymi serwerami. Jest to rozwiązanie eksperymentalne, będziemy na bieżąco monitorować wszelkie aspekty, czysto gameplayowo, techniczne oraz feedback od was. To pierdolę. Ja już wiem, jak będzie. Pierwszy serwer to będą ludzie, którzy będą chcieli coś grać, odegrać, a drugi serwer będzie czysto grinderski. Wchodzisz na drugi serwer, bo tam nie będzie policji, nie będzie kurwa ludzi, którzy chcą coś porobić, będą NPC-ty i ty możesz z nimi po-NPC-tować sobie legalną pracę. Weźmiesz tracker, wiesz, że nikt cię nie będzie ścigał, bo przecież policja jest na jedynce. Na chuj tak. Ja nie wiem. Ja szczerze nie wiem. Wiecie, jak zrobić, żeby był jeden quality server? System rekomendacji powinien działać bardzo dobrze i powinni rekomendować administratorzy i automatycznie system rekomendacji powinien dawać ci kolejkę. Przez co? Grinder, który jeździ tylko na legalnej, nigdy nie zdobędzie rekomendacji poza co i naturalnie będzie spychany w kolejce tak daleko, że w pewnym momencie nie wejdzie na serwer.
Jak jesteś NPC-tem grindującym, powinieneś mieć antyrekomendacje. Zaznaczamy, że powyższe zmiany musimy zaangażować z naszej strony środki finansowe, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wycofania się z tego pomysłu, czy będzie ono wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Czat, ja nie wiem, może ja się odklejam, ale ja uważam, że to jest tragiczny pomysł, fatalny. O, najgorszy. Naprawdę. Jak ja mam na przykład spinę z jakąś grupą i chcę sobie dzisiaj wejść na serwer z myślą, że będę miał spinę z tą grupą, to ja muszę sprawdzić, na jakim serwerze oni są, ja muszę ich między dystryktami szukać. Ktoś mi weźmie coś cennego i spierdoli na inny serwer z tym. I ja mam za nim relogować? No nie, no nie ironicznie. Zdobywam z banku Pacific długą broń, kałacha. I solidny mi wypala tapa, bierze go, alt F4, reloguje na drugi serwer i tam sprzedaje jakiemuś grinderowi. Zabiera kasę ze sprzedaży i wraca na jedynkę. No a ja mam za nim biegać? Ja pierdolę. Ale szczerze, to jest jakby... Ja rozumiem pure mode, bo widzę, że tu będzie. Ja rozumiem wszystko, ale to jest fatalne. I żeby nie było, usłyszałem o tym pomyśle, bo mi Smurf to stizował, że planują... Bo ja powiedziałem, że stary, czemu jest... Nie wiem, ci ludzie, nie chce się żyć tym ludziom na serwerze, bo pamiętacie, jak ostatnio było, że każdy... No siema, aha, okej. Ja powiedziałem, stary, tym ludziom się nie chce żyć. I Smurf powiedział, zrobimy dwa serwery i jeden będzie z ludźmi, którym się chce żyć, a drugi będzie luźniejszy. Ja sobie myślę, nie no, to będzie tak abuzowane, że to jest naprawdę. To czat, jak ja bym był synem, a jestem, ale powiedzmy, że już teraz mniejszym, bo mi już tak nie zależy. Czat, ja pamiętam, jak się robiło w WoWie. I w WoWie były warstwy na serwerze, tak zwane layery. I czat, uwierzcie mi, że ja robiłem mind controla, czyli przejmowałem kontrolę nad postacią, którą można przerwać. Możesz mnie uderzyć i to przerwać. Ale wiecie, co się działo? Mind kontrolowałem postać, dostawałem inwa na inną warstwę, akceptowałem inwa i znikałem. Człowiek, który został mind kontrolowany, nie mógł przerwać tego, bo mnie już tam k***a nie było. I to jest to samo. Chłop mi z***ie długą, z***ie alt F4 na inny serwer i ja już nic nie zrobię. Wiecie dlaczego? Bo jego k***a już tam nie ma. To jest to samo k***a. Ja nie wiem, no to jest naprawdę. To ile osób można, to jak można abuzować to, to jest, to ja teraz na to wpadłem, a jakby ktoś na to pomyślał z jeden dzień, to ja p***olę. Nie mam pojęcia. To jest moim zajebany pomysł. Jeżeli czekają na feedback, to jest mój. Pure mode trzeba jest konieczny. Czat, uwaga. Uważam, że jest. Ale wiecie dlaczego? Moim zdaniem powinno być karalne cheatowanie w GTA RP. W momencie, jak cheatujesz w CS-ie, żeby, nie wiem, zboostować sobie chcesz mieć globala, zrobić screena, wysłać dziewczynie. Cheatujesz w Valorancie, masz rangę, nie wiem, może jakiegoś Egirla wyrwiesz. Ale cheatujesz, kurwa, w GTA RP? To czat powinien być, to powinno być wydziedziczenie z rodziny. Naprawdę. To już jest, kurwa, dla mnie hit. Kilka dni temu na serwerze Whitelist, dzisiaj o godzinie 19, na LS został uruchomiony tryb Pure Mode. W związku z tym wszelkie nieautoryzowane modyfikacje plików RIS zostały w znaczącym stopniu wyeliminowane. Część z was może być niepocieszona faktem, że ich modyfikacje graficzne przestały działać, ale jest to niezbędny krok ku poprawie komfortu gry przez wyeliminowanie wspomagaczy. Naszym celem jest zapewnienie uczciwości rozrywki na każdym możliwym poziomie. Czat, ja na przykład ufam Mietkowi. Moim zdaniem Mietek jest bardzo inteligentny i jest doświadczony, jeżeli chodzi o ogólnie deweloperkę i serwery. Jeżeli on powiedział, że tak trzeba, to ja nie mam dyskusji, bo pewnie tak trzeba, no nie? Jeżeli nie ma innego systemu na ogarnięcie cheatów, tylko ten pure mode, to luz, no nie? No jest jak jest. Czat, lepiej nie mieć shaderków niż k***a chłopa, który ci wywala dwa tapy w głowę i ty nie wiesz, czy to jest cheater, czy nie. Right? Right. Polityka w sprawie cheaterów. Wydziedziczenie to powinno być napisane i k***a list formalny do rodziców, że dziecko jest nieudacznikiem. Szkoda, że sobie w prawdziwym życiu nie wpiszę cheatów, żeby przestać być nieudacznikiem. Niestety, nie ma cheatów. Jest jak jest. W związku z wieloma zmianami, które wprowadzamy na serwerach, chcemy również jasno określić politykę dotyczących cheatów. Czekajcie, bo miałem powiedzieć żart, że są cheaty. Wtedy się skipuje czas, ale już nieważne, nie chciałem się. W związku z wieloma zmianami, które wprowadzamy na serwerach, chcemy również jasno określić politykę dotyczącą cheaterów oraz osób. Kochany, przez wszystkich Xt miał DMG boosta. Nikt? Zaraz. Przejdziemy, bo tu jest jeszcze... Dobra. Jedno określić, które ułatwiają sobie rozgrywkę uniwersalną cheaterów oraz różnego rodzaju plików RPF i nie tylko. Wszystkie osoby, które mają i używają wszelkiego rodzaju niżej wymienionych rzeczy, zostaną permanentnie usunięte z serwerów z możliwością odwołania się po minimum 369 dniach. Odwołanie nie oznacza pozytywnej decyzji ze strony administracji serwera. Bloka zostaną przeniesione na wszystkie serwery, nie zostaną usunięte, bla bla. Co jest dopuszczalne? Modyfikowanie dźwięków broni. O, fajnie. Fajnie, czyli będziemy mogli. Modyfikacje graficzne, shadery, które nie mają na celu poprawy wyglądu i są dopuszczalne. Okej, zabronione. Jakieś tam inne shadery, kill effect, no wiadomo, konsekwencje, modyfikacja, minimum 3 dni bana. Bane, ja i tak nic nie mam oprócz broni. Większy nacisk na zasady roleplay ponad strzelaniny.
Ostatnio zauważyliśmy duże obniżenie poziomu rozgrywki na serwerze. Niestety coraz więcej graczy nie trzyma się zasady roleplay ponad strzelaninem, w związku z tym podjęliśmy decyzję o większym egzekwowaniu tego podpunktu. Jeśli twoja rozgrywka będzie opierała się wyłącznie na jeździe od strzeliny do strzeliny, nie będziesz wykazywał ze swojej strony żadnych chęci odgrywania RP, będziemy mu zmusić odebrania się możliwości gry na serwerze. To czat powinno być od razu. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego administracja cyska się z ludźmi. Czat, niektórzy wykazują tak zerowy poziom, ale to nie chodzi o to, że wiecie, ktoś się nie wczuwa, tylko bandamka z czaszką, plecak i pyrrajala, mordeczko, do zera, do zera. Dlaczego taka osoba instant nie ma perma? Wiecie, co jest najlepsze? Kiedyś był argument, mało osób gra na serwerze, to też nie ma co usuwać ludzi. Teraz są kolejki po 200 osób. Jak ja bym zobaczył takiego chłopa, który jeździ i tylko mówi pyrrajala, mordeczko, to bym po prostu wyjebał. Dał mu perma. I na jego miejsce teraz nie będzie kolejka 200 osób, tylko 199. Still full server. Zmiany w wjazdach na akcje hostylne. O. Dopuszcza się, że na napad odbity przyjęty od innej grupy, która prowadzi napad między dwoma stronami, istnieje realny konflikt, jeżeli planowałeś również rozpocząć go i masz zamiar podjąć. Zmiany w cudzysłowie chwilę krajem podczas pobytu na szpitalu. A, czyli dopuszcza się, żeby napad został odbity. Git. Ja dałem administracji fajny pomysł i mam nadzieję, że to zostało gdzieś tam zaakceptowane. Wtedy stracisz kierowcę, zwierzak trochę rel. Że... Bo teraz jak wjedziesz komuś na napad, to nic nie możesz zrobić, no nie? Ta osoba po prostu, no nie wiem, no możesz mu dać itemy i uciec. Zaproponowałem coś takiego, że jeżeli osoba, która sklejmowała napad, będzie miała BW i nie będzie już na miejscu napadu, to się odpuszcza napad. Czyli wiecie, na przykład wjadę komuś, wyniosę go z pomieszczenia, to się zlecenie zwalnia. I mogit, no nie? No bo teraz co? Chłop leży na BW, ale on ma dalej zlecenie, nie? Nawet mnie nie doda do Dark Group, bo leży. Więc git. Przypominamy, że po pobycie na szpitalu masz obowiązek odgrywać zachowanie swojej postaci adekwatne do odniesionych obrażeń. W przypadku postrzału nie należy od razu rzucać się do ucieczki przed policją. Dopuszczamy, abyś podjął się ucieczki, czy też twoja grupa może podjąć odbicie, jeżeli twojej postaci grozi wysoki wyrok za czyny, które zostały popełnione. Sytuacja z jakie to m***stwo, porwanie funkcjonariusza publicznego, napad. Dodatkowo policja ma prawo dodania kary finansowej 3000 każdorazowo, gdy podejmiesz się próby uniknięcia wyroku. Wybicie z skajdanek, nieudana próba odbicia konwoju, próba ucieczki ze szpitala. Jednocześnie upominamy, że rabunek bankomatu, mieszkania, tracker czy zwykła ucieczka nie są akcjami wysokiego ryzyka, do których należałoby podejmować się odbić. Torel. Ja powiem tak, pochwalę administrację, że się mnie zapytała. Zapytała się mnie o feedback odnośnie tego, że są cały czas konwoje nawet za największe pierdoły i ja zasugerowałem, że no nie no. I myślę, że się zgodzimy, czat. Jeżeli ktoś ma do odsiedzenia 10 miesięcy za napad na bankomat i brat ma konwój 9-osobowy, to moim zdaniem nie powinien go mieć. Jeżeli masz wyższy wyrok za jakiś napad, strzelaninę itp., no to masz konwój, nie? No bo ci dużo grozi. Ale jak brat idzie na 10 miesięcy do więzienia za robienie bankomatu i teraz pół godziny jest organizowany konwój, moim zdaniem tego nie powinno być, no nie? Bo był argument, że jest za dużo konwoi. To ja dałem argument, że po prostu konwoje były za jakieś wyższe rzeczy. I faktycznie, proszę bardzo. Więc szacun. Zmiany w systemie change logów, jasność killerów. No, jesteśmy wdzięczni za was feedback, będziemy, że oczekiwamy, że będziemy starali się, żeby przekazywane wam informacje były podane w najdokładniejszy sposób. Roadmapa. W związku ze sporymi zmianami w regulaminie oraz kwestia czystego gnomu, zdecydowaliśmy, że roadmapa na październik zostanie opublikowana w tym tygodniu. Roadmapa będzie dla was informacją, na jakie aspekty nastawiony serwer w najbliższym czasie. Chat. Wszystko jest generalnie na plus, oprócz informacji o multiserwerze, która jest moim zdaniem waste of time. Moim zdaniem ona może jedynie serwer, a jeżeli deweloperzy poświęcają swój czas na coś takiego, zamiast na to, żeby rozwijać funkcje na serwerze, to jest to po prostu zmarnowanie potencjału, czasu i pieniędzy. Ponieważ chat, ja zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo skomplikowane. Chat, synchronizować serwer w GTA RP jest ciężkie. Trzeba pamiętać, że to trzeba poświęcić drugie tyle na zabezpieczenie. Żeby nie było sytuacji, w której zostawiam sobie 2000 dolarów tutaj, reloguję i mam 2000 dolarów tam, żeby nie kopiować pieniędzy, wiesz o co chodzi. Bo ja już mógłbym sobie pomyśleć o takiej rzeczy, że schuwam osobę i ta osoba wali F8 quit, ale jeszcze przez chwilę jest na serwerze, więc ja ją ograbiam z pieniędzy, a ta osoba loguje się z tymi pieniędzmi na innym serwerze. Wiecie, to jest pracy, szczerze mówiąc, no nie? I moim zdaniem jest to useless. Ale overall wszystko jest na plus, moim zdaniem, oprócz multiserwera, który jest po prostu useless as fuck. Może nie useless, ale powiem tak. To ma 0,1% szans na powodzenie. To nie ma żadnej takiej utopii, która się wydarzy. No nie? Jest jak jest.